Dobry wieczór, Natalia Kuźma dla najlepszej polskiej dziennikarki. Znajdujemy się na gali Prime MMA i jest ze mną Adrian Cios. Cześć. Witam Ciebie i Twoich widzów. Co Ci się w nosie stało? Miałam operację. Okej. Okay. Miałam operację, no więc jeszcze jest opuchnięty i mam plastry. Powiedz mi tak na świeżo, jak Ty się czujesz po tej walce? Jakie emocje, pozytywne czy negatywne? Dobrze się czuję, wiesz, nie uważam, żebym ją przegrał, była to mocno równa walka. Że poszło na jego werdykt, to mogli również rzucić monetą i dać zwycięstwo. Walczyłem nie w swojej formule, ja zawsze walczę w MMA, tu się zgodziłem na boks. No i tyle, no. A jak się właśnie czułeś w tej formule? Dziwnie, nie jest to moja formuła. Kiedy mam zabrane obalenia i tak dalej, to się dziwnie czuję. I ta stójka nie jest taka pewna, jak mogę, wiesz, obalać. Jak mam zabrane obalenia... Dziwnie, nie, to nie moja formuła, wracam do MMA. Lepiej czujesz się w parterze? Tak, lepiej. Lubię obalać, rzucać, wiesz, to jest mój świat. A czy podaliście sobie rękę z Filipkiem? Tak, podaliśmy. Nie widzieliśmy. Oczywiście, podaliśmy. Na face to face było ostro? No było, wiesz, emocje były i tak dalej, to jest ciśnienie przed walką, no ale daliśmy sobie po mordach i wyjaśniliśmy sobie wszystko. Powiedz mi, bo też było słychać z widowni, no, bardziej kibicowali Filipkowi. Ja to lubię. Ja ich zawsze proszę, żeby krzyczeli, gwizdali. Właśnie. Nienawidzę braw. To mnie osłabia. Mnie karmi hejt, karmi mnie nienawiść ludzi. Czy to jest takie szczere, czy może specjalnie na przykład to mówisz, że... Nie, tak jest. Ostatnio też to mówiłeś, że chcesz, żeby oni właśnie cię wyzywali, bo ty się tam... Tak, no i tak jest. W jakiś sposób cię to motywuje? Tak, motywuje mnie to. Jakie są twoje następne walki? Jaki jest twój następny... Kategoria 7-7, pełne MMA. Cały turniej 7-7. Cały turniej, który był 7-7. Czyli Tańcula, Polak, Wiewiór, Joseph Bratton. A czy masz już jakieś propozycje walk, czy na razie? O, jakieś są, ale na ten moment nie myślę o tym. Muszę wziąć, wrócić spokojnie na chłodno, poukładać to sobie. I jakie plany na najbliższą przyszłość? Bo widziałam też na TikToku, że sporo się u ciebie zmieniło. W takim sensie, że zero imprez, dużo sportu, angielski, tak jak... Wracam dzisiaj do domu, zaraz do hotelu, idę spać, rano wracam, 3-4 dni odpoczynku i na trening. Czyli dalej ta sama smutna, szara rzeczywistość. Tak, i lubię to, wolę to niż imprezowanie, kurwa, latanie gdzieś 3 dni, budzenie się, później chuj wie gdzie, to już nie dla mnie. Regeneracja długa. No daj spokój. Nie te lata, a ile masz lat? 26, a ty? 22. Na starszą wyglądasz. Tak? Na ile? Ja bym ci dał 26, tak tyle sobie. Dzisiaj dużo osób. Tam przez ten nowy nos. Pewnie tak. Powiedz mi, czy kibicujesz dzisiaj Danielowi? Pewnie, że tak. Trzymam kciuki, kibicuję, aby wygrał. Czy będziesz oglądał jego walkę? Będę. Na pewno. W takim razie odpoczywaj, ja ci bardzo dziękuję i się regeneruj, bo widzę, że krew ci się... A, być może. Widzów. Trzymajcie się. Bardzo. Cześć.